kochani, chciałam wam serdecznie podziękować za dotychczasową pomoc, za to, że ciągle ze mną jesteście, że mnie wspieracie. U mnie jest godzina grubo po północy, ale to jest czas, kiedy najlepiej egzystuję, bo przez cały dzień jest dosyć kiepsko i słabo. Większość dnia przesypiam. Chciałabym was prosić o dalsze wsparcie i podziękować za dotychczasową pomoc, bo jest dla mnie po prostu nieoceniona. Chciałabym was wszystkich nie zawieść mojej rodziny, moich przyjaciół, ale ostatnimi czasy jest już bardzo ciężko. Jak wiecie albo nie wiecie, choruję na złośliwy nowotwór mózgu, glejak trzeciego stopnia, gwiaździak. Ta walka jest coraz bardziej ciężka i na ten rok leczenia potrzebny jest około 1 000 000 zł. Ale jest dla mnie szansa i chcę wierzyć dalej w to, że mi się uda. Dlatego proszę was z całego serca o dalszą pomoc, żebym mogła szybko wrócić do domu, do swoich bliskich i rozprawić się z tym raz na zawsze, bo nikt, kto nie przeżył tego, nie wie, co tak naprawdę znaczy choroba nowotworowa. Jest wielu chorujących, jest wielu potrzebujących. Każdy chce z nas żyć. Ja nie jestem wyjątkiem, aczkolwiek ostatnimi czasy jest bardzo ciężko, bardzo pod górę. Chciałabym móc powiedzieć w końcu, że jest lepiej. Ale strach mnie po prostu paraliżuje, że nie zdążę. Dlatego z całego serca was proszę, nie zostawiajcie mnie samej. Bardzo wam wszystkim dziękuję i proszę o wsparcie i modlitwę.